W wyniku różnych duchowych coming-outów, czyli wyjść z różnych sekt czy grup wyznaniowych, formuje się coraz większa grupa społeczna osób, które funkcjonują w pewnym zawieszeniu czy zagubieniu, jeśli chodzi o swoją religijną tożsamość. Osoby te często są zagospodarowywane przez różne agresywne wyznania protestanckie, albo wracają do kościoła katolickiego. Wśród tych, którzy opuścili organizację religijną Świadków Jehowy. Jest także sporo osób, które nie identyfikują się z żadną konkretną denominacją chrześcijańską. Choć biorą po kilka razy chrzest w różnych wspólnotach, czy to zielonoświątkowych, czy baptystycznych, to oficjalnie odżegnują się od tego czy innego zboru. Niemniej ludzie ci twierdzą stanowczo, że Biblia jest dla nich ważna, że się jej trzymają jako życiowej podstawy oraz że wierzą w Jezusa i przyjmują go za Syna Bożego. W internecie często można napotkać takie hasła jak byłem w religii, byłem w religii, ale już wyszedłem z religii, nie jestem w żadnej religii, ale jestem chrześcijaninem, byłem w religii, ale teraz jestem po prostu uczniem Jezusa, lub że wierzę w Boga, ale nie jestem w żadnej religii, albo też takie hasło jak Jezus bez religii. Mimo, że twierdzenia te są wewnętrznie sprzeczne, to podchwytuje je wielu tak zwanych wybudzonych, jak się ich określa czyli eks-świadków Jehowy, którzy powtarzają te zawołania jak przysłowiową mantrę. Warto zadać pytanie, jak można wierzyć w Boga, modlić się, odprawiać jakieś rytuały i jednocześnie nie być w religii? Ci, których to zjawisko dotyczy, utrzymują czasem, że wręcz nie są osobami religijnymi. Wzywają innych do porzucenia religii, ale jednocześnie nawołują do zaufania Jezusowi i do badania Biblii. Twierdzą, że religia jest wymyślona przez człowieka, natomiast Jezus to do religii wcale nie zachęcał, tylko do wiary w niego. A to według nich już nie jest religia. Liczni byli świadkowie Jehowy twierdzą również, że każda religia zniewala, natomiast wiara w Jezusa jest wolnością. No wiecie, to są tego typu hasła, bardzo tendencyjne i emiczne. Żeby nie być gołosłownym, to mam tutaj przykład dialogu na Facebooku z pewnym byłym świadkiem Jehowy. Napisałem coś takiego. Zauważyłem w Twojej wypowiedzi pewną sprzeczność. Napisałeś Adamie, że każda religia jest zła i zniewala. Tymczasem wiara w Chrystusa jest ok i daje wolność. Wiara w Chrystusa też jest przejawem postawy religijnej. Może uprawiasz tę religię na swój sposób. Masz swoje dogmaty, wierzysz w jakiegoś Boga, ale to jest religia. Wiele osób, które przestały być świadkami Jehowy, mówią o religii bez religii. To jest sprzeczność. To tak, jakbym powiedział, motoryzacja jest do bań i samochody są złe, bo hałasują, smrodzą i szkodzą nam wszystkim. Sam natomiast jeżdżę przerobioną wersją Mercedesa z 2000 roku. Pan Adam odpowiedział mi w taki sposób: No, nie masz racji. Religia jest stworzona przez ludzi. Chrystus w Biblii nigdzie nie kieruje na żadną religię, tylko na wiarę w niego samego. Który z byłych świadków Jehowy mówi o religii bez religii? Jeśli już to chyba o wierze bez religii lub Chrystusie bez religii. Ale pokaż mi, tak jak już pisałem na początku w Biblii, gdzie Pan Jezus wskazuje na jakąś religię. Jeśli chcesz rozmawiać, to zacznijmy od tego. Oczywiście odpowiedziałem Panu Adamowi: Wydaje ci się, że nie mam racji. Warto byś jednak używał definicji religii, jakie istnieją, a jest ich kilka. Jeśli używasz własnych definicji pojęć, którymi się ludzie posługują i je przyjęli intersubiektywnie, żeby nie napisać obiektywnie, i te twoje definicje są inne, to są one fałszywe. Wymyśl zatem nową nazwę na to, co nazywasz religią. Jest kilka definicji religii, ale są one zbieżne i tylko kładą nacisk na pewne aspekty, bo religia jest zjawiskiem bardzo złożonym. Przewija się jednak w definicjach religii ważny motyw wiara w nadprzyrodzone agencje, bóstwa, boga czy demony, duchy ważnym elementem Powszechnie przyjętych definicji religii jest stosunek człowieka do tych nadprzyrodzonych światów. Ty deklarujesz, że wierzysz w Jezusa, który według ciebie żyje choć umarł, ma jakąś władzę, będzie sądził ludzi, wpływa na swoich wiernych jako niewidzialny przyjaciel. Przyjmujesz też wiele a priorycznych założeń, dogmatów. Podejrzewam też, że uprawiasz modlitwy do swojego Boga i podejmujesz pewne inne praktyki religijne, tobie znane. Wobec tego, Twoja postawa jest jak najbardziej postawą religijną i jesteś w religii. Napisałem jeszcze drugi komentarz. Odniosę się jeszcze do Twojego zdania na temat religii. Stwierdziłeś, że religia jest stworzona przez człowieka, natomiast Jezus do religii nie zachęcał, tylko do wiary w Niego. Otóż to jest spojrzenie mało obiektywne. Zauważ, że zwolennicy np. islamu powiedzą to samo o innych religiach. Chrześcijaństwo, buddyzm, szamanizm to religie stworzone przez człowieka, natomiast islam pochodzi od Boga i to wiara w jedynego Boga. Taka retoryka nie wytrzymuje krytyki, i słusznie można nazwać taką postawę jako stronniczą. No właśnie, o to tu chodzi, o stronniczość. Jest to też postawa fanatyczna. To ja jestem w jedynej prawdzie, w prawdziwej wierze, natomiast wszyscy inni są zwiedzeni i wierzą w jakieś, jakieś religie. No tak, Adam chce mi powiedzieć, że to on jest właśnie w jedynej prawdziwej wierze, pochodzącej od Boga, a wszyscy inni są w jakichś religiach, czyli są zwiedzeni. Są w religiach, oczywiście, które pochodzą od jakichś ludzi. Co mi odpowiedział pan Adam? Odpowiedział mi w następujący sposób: No popatrz, a ja jestem człowiekiem niereligijnym, a wierzącym w Boga. Jak to wytłumaczysz? No właśnie, czyli to, o czym, o czym mówiłem na początku czyli niereligijny, ale wierzy w Boga. Odpowiedziałem w taki sposób. Wytłumaczę to tym, że wypowiadasz wewnętrznie sprzeczne twierdzenie. Ludzie będący w jakichś społecznościach religijnych wierzą w Jezusa. Modlą się do niego, wierzą w jakieś przymioty Boga. Ty też wierzysz w Jezusa, modlisz się do niego, wierzysz w jakieś przymioty, czyli cechy Boga, jednocześnie uważasz, że tamci inni wierzą źle. Ty wierzysz po swojemu inaczej. Szukasz tych, co wierzą tak jak ty, by stworzyć społeczność. To jest właśnie religia. Tworzysz kolejną, swoją indywidualną religię, twoją wizję Boga, opierając się na swojej wierze. Nie jestem człowiekiem religijnym, ale wierzę w Boga. To znaczy to samo, jakby powiedzieć, nie lubię cytrusów, ale uwielbiam pomarańcze. Jak to wytłumaczysz? No właśnie z sprzecznością wynikającą z używania słowa religia w innym znaczeniu, niż ono faktycznie oznacza. Ale mógłbyś powiedzieć w taki sposób: Wierzę po swojemu w Boga i Jezusa. Nie jestem w żadnym zarejestrowanym wyznaniu i nie należę do żadnego z istniejących kościołów. Wierzę w Boga po swojemu. No i to by miało sens. Ale to, że uprawiasz religię, jest bezsporne. Jeśli mi nie wierzysz, a masz prawo, to popytaj innych o te kwestie. Przeczytaj definicję pojęcia religia. Może jak 20 osób ci powie to samo co ja, to pobudzi jakąś refleksję. Pan Adam odpowiedział mi w taki sposób: A jaką religię wyznawali apostołowie? Jedno jest pewne: masz kompleks niższości i szukasz poparcia. Sam piszesz sprzeczności i szukasz zaczepki, ale nie udaje ci się. Może spróbuj na początek pić więcej herbatki z melisy. No tak, czyli to ja piszę sprzeczności, szukam zaczepki i najwidoczniej byłem bardzo agresywny w tym wyjaśnianiu, bo pan Adam poleca mi herbatę z melis. W kolejnym jego komentarzu reakcja była jeszcze bardziej emocjonalna, bo pan Adam sugerował mi jakieś niezrównoważenie psychiczne. Dlatego już pominę dalej ten komentarz i dalszą dyskusję. Pan Adam zdaje się wypierać ze świadomości to, że jest wciąż w religii. Jest to bardzo dziwna postawa, bo nawet szukając informacji w popularnej Wikipedii, możemy przeczytać, że. Religia to system wierzeń i praktyk określający relacje pomiędzy różnie pojmowaną sferą sakrum, czyli świętością, sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym, czyli wiara w jakąś doktrynę, dogmaty, w czynnościach religijnych. Które wyrażają się w kulcie, w jakichś rytuałach, oraz w sferze społeczno-organizacyjnej, czyli jest to jakaś wspólnota religijna, na przykład Kościół, także w sferze duchowości indywidualnej, i tu przykładem takim jest mistyka, czyli wewnętrzne poszukiwanie Boga, zjednoczenia z nim. Relacja jednostki do sakrum koncentruje się wokół poczucia świętości, chęci zbliżenia się do sakrum, poczucia lęku, czci, czy dystansu wobec niego. Oczywiście jest to bardzo ogólna definicja, ale pokazuje, że jest to pewne zjawisko kulturowe, funkcjonujące zarówno w sferze indywidualnej, jak i społecznej. Są też podane główne elementy czy cechy tego zjawiska. Rodzi się pytanie, dlaczego byli świadkowie Jechowy reagują z taką alergią na słowo religia? Prawdopodobnie dlatego, że latami wmawiano świadkom Jechowy, że to jest religia prawdziwa. Gdy okazało się, jak wiele nieprawidłowości i szkodliwych nauk jest w tej organizacji religijnej, niektórzy eks-świadkowie Jehowy stracili zaufanie do wszystkich oficjalnych, zarejestrowanych wyznań i wierząc po swojemu, nie wstępują oficjalnie do żadnej z organizacji religijnych. Zwyczajnie nacieli się i nabyli uprzedzenie do słowa religia, utożsamiając to słowo z jakimś konkretnym, legalnie działającym wyznaniem, jakąś organizacją. Ale religia to nie wyłącznie zarejestrowany związek wyznaniowy. To nie wyłącznie jakaś organizacja. Religia jest przede wszystkim systemem wierzeń, a forma organizacyjna jest jedynie elementem danej religii. Zresztą eks świadkowie Jehowy, którzy wciąż wierzą w Boga, sami też często szukają podobnie myślących. Spotykają się, rozmawiają na czatach czy Skype'ie, umawiają się na jakieś spotkania, jakieś nabożeństwa, a więc tworzą pewną społeczność i się organizują na swój sposób. Z tą tylko różnicą, że... Nie rejestrują oficjalnie swojej wiary jako związku wyznaniowego. Religia sama w sobie nie ma przecież negatywnych konotacji. To ogólna nazwa zjawiska antropologicznego, podobnie jak kultura, sztuka czy nauka. Wierzenia w nadprzyrodzone byty występowały w każdym czasie i w każdej kulturze. I to zjawisko jest nazywane religią. Twierdzenie, że jakiś system wierzeń w Boga nie jest religią, jest pozbawione sensu, jest absurdalne w świetle przyjętej powszechnie definicji. O tym, co jest religią, a co nią nie jest, nie decyduje też wiara w kilku bogów czy jednego boga, ani subiektywne, stronnicze przekonanie, że jakieś wyznanie jest fałszywe czy prawdziwe. Są przecież religie politeistyczne. Monolatria, charakterystyczna dla wierzeń starożytnych Hebrajczyków, też jest religią. Religią jest też klasyczny monoteizm, jak w chrześcijaństwie czy islamie. W islamie też wierzy się w jednego boga. Rozmawiamy o znaczeniu pojęć, a nie o wyborach światopoglądowych opartych o przekonanie, co może być prawdziwe, a co fałszywe. Nie o to tu się rozchodzi. Rozchodzi się o samo zjawisko kulturowe, o znaczenie pojęcia religia i o tę sferę aktywności ludzkiej związaną z jakimikolwiek wierzeniami. Jeśli mamy kult, w tym przypadku jednego Boga, jeśli mamy zanoszenie modłów, jakieś rytuały, na przykład praktykowanie wieczerzy pańskiej. Jeśli mamy wierzenia co do przyszłości, na przykład wiara w zbawienie, w zmartwychwstanie, w życie po śmierci, jeśli mamy jakiś jakikolwiek obraz Boga, czyli system dogmatów, to jest to religia. Wierzący w Boga ex świadek Jehowy ma przecież jakiś obraz swego Boga i w jakiś sposób go opisuje, na przykład, że jest to duch, że Bóg jest dobry, że jest miłością, że jest twórcą lub że jest wszechmocny i tym podobne. To są przekonania zwane dogmatami, które przyjmuje. Wiara w jakiegokolwiek Boga jest religią. Tak jest zdefiniowana i powszechnie rozumiana. Nie można nadawać pojęciom innych znaczeń tylko dlatego, że nam się tak podoba. Mogę mówić na przykład, że krzesło nie jest krzesłem, tylko stołem, ale jaki to ma sens? Tworzy się chaos znaczeniowy. Ci tak zwani niereligijni, w cudzysłowie uczniowie Jezusa, często podają taki argument, że wierzą w żywego Boga. A nie jakiegoś tam Boga. To nie jest religia, ale to jest wiara w żywego Boga. Ale przecież dla każdej religii teistycznej Bóg, w którego wierzą jego wyznawcy, jest przeważnie Bogiem żywym, a nie martwym. Wiara w to, że jakiś Bóg żyje czy nie żyje, nie jest żadnym kryterium, które by decydowało o zaliczeniu jakiejś wiary do pojęcia religia. Zresztą, dodatkowo ci niereligijni chrześcijanie często wierzą przy tym w inne nadprzyrodzone istoty, na przykład anioły. Wszak jest o nich sporo napisane w Biblii. Anioły też należą do ich systemu wierzeń. Jeśli ktoś wierzy zatem w jakiegoś Boga, tzw. żywego czy biblijnego, to twierdzenie, że to nie jest religia i że ta wierząca osoba nie jest religijna, wynika albo z nieznajomości znaczenia słowa religia, albo jest to zwykła hipokryzja, albo wręcz próba zmanipulowania innych, zagubionych religijnie osób. Podsumujmy. Religia to pewien system wierzeń w nadprzyrodzone istoty i światy system dogmatów. Sama wiara w jakiegoś Boga jest już religią. Już samo uznanie, że ten Bóg istnieje i ma jakieś przymioty, że można mieć z nim jakąś relację, to już jest religia. To jest właśnie religia, niezależnie czy są to prawdziwe czy fałszywe przekonania. Jeśli ktoś twierdzi, że nie jest w żadnej religii, jak to często mówią byli świadkowie Jehowy, i nie ma nic wspólnego z religią, no to konsekwentnie powinien się zadeklarować jako ateista albo agnostyk. Skoro jednak ktoś mówi o wierze w Boga, to przejawia jak najbardziej postawę religijną, a więc uprawia religię. Jego spojrzenie na świat i zjawiska jest religijne. Interpretuje rzeczywistość na sposób religijny, a więc jest w religii. Wniosek: osoba, która twierdzi, że wyszła z religii, ale wierzy dalej w Boga i w Jezusa, nadal tkwi w religii. Dla przykładu, muzułmanie też myślą, że ich Bóg jest żywy i że mają z nim relacje. Oni też wierzą w zbawienie na swój sposób i w życie wieczne. Chcą też być posłuszni swojemu Bogu, w którego wierzą. Eks-świadkowie Jehowy pewnie nie mieliby oporów z nazwaniem islamu religią. W następnej prezentacji powiem trochę więcej o tym, czym jest religia, jakie są jej definicje, a raczej grupy definicji, bo religia jako zjawisko ludzkie jest bardzo złożone i różnorodne. Pozdrawiam serdecznie.